Cześć wszystkim, tu Ewelina i Ola i dzisiaj Ola pomoże mi wybrać mój TBR na wakacje. Myślę, że 5 książek? 5 wybierzesz? Dobra, Ola wybierze 5 książek z półki, te, które jej się podobają, które okładki będą ładne, kolorowe bądź też czarne, bo mama ma też dużo czarnych książek, prawda? Tak. Ja lubię czarne. I ja będę odwrócona tyłem, nie będę widziała, co Ola wybiera. Ola będzie wybierała z półki tylko tych książek, których jeszcze nie czytałam, więc tylko o tej. Tylko ta półka cała. Tak. Możesz wybierać, tak. Dobrze. I jeżeli się zdarzy tak, że Ola wybierze na przykład któryś tom serii, na przykład jak mam 2-3 książki z serii i wybierze tą drugą albo trzecią z kolejności, no to będę musiała też poprzednie przeczytać, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłam. No to zaczynamy. Wybieraj. Ja nie patrzę. Tak pojedynczo wybieraj. No dobra, mamy tutaj misję ambasadora. Jest to tom pierwszy trylogii Zdrajcy. I dlaczego wybrałaś tę książkę? Bo jest różowa albo fioletowa i mi się podobają te kolory. A widziałaś, że ona jest taka strasznie gruba? Zobacz. Wiesz, ile ona ma kartek? Ponad 500. To dużo. Myślisz, że się mamie spodoba? Tak. No, mamy pierwszą książkę. Losuj dalej. Dobrze, że zdecydowałam się tylko na 5. Co tam mówi? Nic. O matko! I mamy tutaj rozważną i romantyczną w tym wydaniu romantycznym, w kolekcji romantycznej, Jane Austen. A dlaczego wybrałaś tę książkę? Bo jest fioletowa. I dlatego, że ma kwiatki. No dobrze, no jak trzeba, no dziecko każe czytać klasyki, to będą czytane klasyki. To może teraz jakąś nieróżową okładkę. Dobra. I pamiętaj, że z całej półki wybieraj, nie tylko z jednego jego tam rządka, dobra? Mhm. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. I to jest Znachor i ja zaczęłam czytać tę książkę, ale przeczytałam bardzo mało, bo 8 stron. No chętnie przeczytam, dziękuję ci skarbie. A dlaczego wybrałaś tę oto książkę? No bo jest chudsza od tych, no i jest czarna. Aha, dobrze, dobrze, jak ty o mnie dbasz, no. Dobrze, wybieraj dalej. O matkę kochana! Mamy tutaj Nory Roberts. Dlaczego wybrałaś tą książkę? Bo jest niebieska, mówię, że już dosyć to i różu. No, no w sumie racja. No tak, to może teraz jakąś znowu ciemną okładkę, tak same różowe, dobra? Dobra. Pamiętaj, że z całej półki możesz wybierać. Dobra. Aż się boję. To będzie ostatnia książka, Ola, więc wybierz taką, wiesz, może jakoś, nie wiem, w twardej oprawie może coś. Dobra. Albo jakąś, nie wiem, ciemną okładkę. Okej. Okay. Co my tu mamy? Mamy tutaj Tomasa Sniegockiego. Lewiatan, czyli Upadli tom drugi. Tomu pierwszego nie mam, jest nie do zdobycia. No ale dziecko każe przeczytać tom drugi, no to przeczytam. Czy chcesz jeszcze jedną wylosować? Tak! Jeszcze jedną. No dobrze, no, no to 6 książek, niech będzie. Wybierz jeszcze tą jedną ostatnią. Ostatnia! Okej. Słyszycie? Ostatnio wstawiałam zdjęcie tej książki na Instagrama. Dlaczego wybrałaś tę oto książkę? Bo jest biała. No tak. I kotek jest. Mamy tutaj krzyk. Jest kotek? No jest.
Ale to może być fajna książka. Cieszę się, że ją wybrałaś. Dziękuję. Proszę. No to powiedz teraz tych, co wybrałaś, która ci się okładka podoba najbardziej? O ta, pierwsza. Pierwsza? No mi też się ta pierwsza podoba. Bezpilotowa. Tak. A wiesz, że ta książka jest o magii? No. Będę czarodziejką. A jak myślisz, o czym jest ta książka? O zakochanych. No. Że się zakochali. A ta? Że pierwszy raz się spotkali. A o ta? Że dziewczyna była na targu i kupiła jabłka. Dobra, to dobre wytłumaczenie. No, a ten? Że ona jest zła i chce się zemścić na kimś. Tak wygląda ta okładka, nie? Mhm. No a ta ostatnia to o czym będzie? O czym? O kotku. Myślę, że ona będzie o kotku, co on skakał po nocy po domach i tańczył. Aha, no może i tak być. Podoba mi się też ta książka. Dobrze, Ola wylosowała 6 książek, tak się prezentują. Tak. I będę, na pewno je przeczytam w wakacje, które jeszcze przede mną, bo mój rok akademicki jeszcze trwa. I będę je przeplatać z takimi książkami, które już sama sobie wybiorę, ale obiecuję, że te na pewno przeczytam i Ola będzie mnie pilnowała. Prawda? Tak. Tak. Odłożymy te książki tak na oddzielną kupkę, nie? I będzie mnie Ola pilnować. No, dziękujemy, że byliście z nami. I do zobaczenia w kolejnych filmach, tak? Tak. Pa! Pa! Jestem pewna, że mama przeczytała te książki. Bo będę ją pilnować. Dziękuję, że byliście z nami.